Dzień dobry, Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej, którego gościem jest dziś pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Piątkowy komunikat o tym, że pierwszy pacjent z małpią ospą w Polsce po doświadczeniach covidowych, pytanie jakie się nasuwa, to czy Polsce grozi kolejna epidemia? Nie, nie odbierajmy tego pierwszego przypadku w Polsce, tak jak odbieraliśmy pierwszy przypadek 4 marca 2020 roku, kiedy mówiliśmy o COVID-zie. To jest zupełnie inne zagrożenie, zagrożenie o zdecydowanie mniejszej skali. Dlaczego? Po pierwsze, transmisyjność tego wirusa jest zdecydowanie mniejsza. Zdecydowanie trudniej się tym wirusem zakazić. Wszystkie podejrzenia, które dzisiaj mamy w Polsce, bo jest ich kilka, trzeba sobie szczerze o tym powiedzieć, w tej chwili to jest weryfikowane testami PCR-owymi przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie te osoby miały bardzo bliski kontakt z osobami zakażonymi. To nie jest tak, jak w przypadku COVID-u mieliśmy sytuację, w której można było, dajmy na to, w sklepie, gdy jedna osoba była zakażona, zakażało się pół sklepu bądź cały sklep. Nie, tu potrzeba jest bardzo, ale to bardzo bliskiego kontaktu. Druga rzecz, pamiętajmy, że polskie społeczeństwo, mówię o osobach, które do 80 roku były szczepione, jest zabezpieczone przed zakażeniem. To były szczepienia do 80 roku na ospę prawdziwą, ale to szczepienie jednocześnie zapobiega zachorowaniu na ospę małpią. No i mamy też leki, więc naprawdę w tej chwili nie ma się czego obawiać, a z uwagi na to, że to zakażenie przebiega objawowo, bardzo łatwo od razu izolować wszystkich zakażonych. Mówi pan o izolacji. Jakie procedury zostały wdrożone? Czy one przypominają te, które znamy z czasów pandemii COVID-19? Tak, one są bliskie temu, co pamiętamy z pandemii COVID-19. To znaczy tak, po trzech rozporządzeniach, które podpisał minister zdrowia Adam Niedzielski, jedno zaliczające małpią ospę w poczet chorób zakaźnych, drugie mówiące o raportowaniu każdego podejrzenia przez podmioty medyczne do sanepidu i trzecie o izolacji szpitalnej. To wszystko zostało zastosowane. Każdy pacjent, który tylko jest podejrzany o możliwość zakażenia, powtarzam, kilku takich pacjentów obecnie mamy, jest od razu po wizycie u lekarza kierowany do szpitala i poddawany izolacji. Jednocześnie jest pobierany materiał wymazowy, materiał genetyczny i przekazywany do Państwowego Zakładu Higieny. W tym czasie sanepid, czyli inspektor sanitarny, prowadzi wywiad epidemiologiczny. W tym pierwszym przypadku rzeczywiście ta współpraca z osobą zakażoną była, no można powiedzieć, w 100% perfekcyjna. Wszystkie kontakty zostały zidentyfikowane, nadzór epidemiologiczny nad tymi osobami przez sanepid jest sprawowany, więc tutaj wszystko zostało dochowane i naprawdę procedury zadziałały w pełni. Powiedział pan, że szczepienia przeciwko ospie prawdziwej zabezpieczają, jeśli chodzi o małpią ospę. A jak wygląda kwestia leczenia? To jest leczenie objawowe? Tak, to jest leczenie objawowe, tak jak w przypadku chorób zakaźnych, w większości chorób zakaźnych, z tymi przypadkami, z którymi mamy do czynienia w Europie, ale także z tym pierwszym przypadkiem, którym mieliśmy do czynienia w Polsce. To nie są poważne objawy. Ten przebieg choroby nie jest na tyle poważny jak w dużej części przypadków covidowych, gdzie pacjenta trzeba było podłączać pod respirator, trafią bardzo często na OIOM. To są przypadki, rzeczywiście one są hospitalizacja z uwagi na to, żeby odizolować od społeczeństwa, ale mimo tego, że przebiega ta choroba w szpitalu, to te przebiegi w Europie są bardzo łagodne. Nie mamy czego się obawiać, jeśli chodzi o małpią ospę. A jeśli chodzi o rejestr ciąż, mamy czego się obawiać, ponieważ w mediach ten temat mocno wybrzmiewa. Ja bym prosił o niestosowanie nazewnictwa rejestr ciąż, bo takiego rejestru nie ma, nie było i nie będzie. Wszystkie osoby, które stosują nazewnictwo rejestr ciąż, bawią się w politykę. Ponieważ jeżeli ktokolwiek zapoznał się z rozporządzeniem dotyczącym systemu informacji medycznej, wie dokładnie, że żadnej listy, na której będą przedstawiane kobiety w ciąży ze swoimi PESEL-ami, nie ma i nie będzie. Przygotowane zostało i podpisane rozporządzenie, które mówi o ewidencjonowaniu w przypadku karty pacjenta, bo mówimy o karcie pacjenta, która z papieru przechodzi do internetu, jest elektronizowana, identyfikowaniu pewnych grup chorobowych, grup zdarzeń, które pomogą
w razie sytuacji, w której trzeba będzie ratować życie, ratownikowi medycznemu szybko podjąć działania. Pamiętajmy, że ciąża to jest taki stan, w którym wielu rzeczy nie można, nawet pod kątem medycyny. Jeżeli weźmiemy pierwszą lepszą ulotkę leku, to zobaczymy tam pozycję, jak go stosować w trakcie ciąży. Co oznacza, że nie każdy lek można stosować w trakcie ciąży? Co oznacza, że dawkowanie musi być inne? Co oznacza, że nie każda procedura medyczna, widzę rentgen, może być zastosowana w przypadku ciąży? To ma przede wszystkim pomóc pacjentowi. Pacjentowi pod kątem bezpieczeństwa. Jeżeli mamy przypisany do danej kobiety, do jej karty pacjenta, podkreślam, nie do rejestru, do jej karty pacjenta, pozycję ciąża, to w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, gdy nawet ta kobieta nie będzie świadoma, ratownik medyczny będzie wiedział, jak działać. Dostęp do tej karty pacjenta tak naprawdę ma lekarz prowadzący, ratownik w przypadku zagrożenia życia oraz lekarz wskazany każdorazowo przez pacjentkę. Rejestru żadnego nie ma, a co więcej, od przyszłego roku każda Europejka będzie miała na swojej karcie pacjenta wypisaną pozycję ciąża. Każda Europejka, nie każda Polka. Czyli to nie jest wymysł polskiego rządu? Nie, ten zapis dotyczący zalecenia w postaci przypisania do karty pacjenta poszczególnych pozycji jak alergia, grupy krwi czy ciąża pojawił się w 2013 roku po pracach specjalnego zespołu, który powołała Komisja Europejska. W tej chwili jest procedowane rozporządzenie Komisji Europejskiej, który wprowadzi obligatoryjność karty pacjenta i tych wskazanych pozycji właśnie jak grupa krwi czy ciąża w tej karcie pacjenta od przyszłego roku. My działamy troszeczkę z wyprzedzeniem, przygotowujemy się do wdrożenia tego rozporządzenia, ale to rozporządzenie będzie powszechne. I pamiętajmy, to rozporządzenie ma pomóc, a nie tworzyć żadne rejestry. A do tej pory nie było w systemie żadnych informacji dotyczących pacjentek ciąży, pacjentek ich przebiegu? Ale oczywiście, pamiętajmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie świadczenia prowadzone w systemie publicznym po kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ciąża i wszelkie komplikacje i leczenie wszelkich komplikacji są również świadczeniami medycznymi, ewidencjonowanymi w systemie. Także te informacje są, ale weźmy pod uwagę, że dajmy na to w przypadku, kiedy kobieta ulegnie wypadkowi, jest nieświadoma. Decydują sekundy, minuty o tym, jak postępować w przypadku zagrożenia życia. Teraz ratownik musiałby przeszukać całą dokumentację medyczną, szukając pozycja po pozycji, doszukując się ciąży. My w tej chwili, wprowadzając tą ciążę jako taką pozycję wskazaną, priorytetową, pozwalamy ratownikowi medycznemu od ręki mieć tą jedną z kluczowych informacji na temat zdrowia danej osoby. Przejdźmy zatem od kwestii tych rozwiązań do COVID-u, do tego, co przez ostatnie lata jest tematem dominującym i kwestii szczepień. 54,5 miliona zaszczepionych od początku dostępności szczepień na COVID-19. Czy popularność i chęć szczepień rośnie, maleje, czy utrzymuje się na tym samym poziomie wśród Polaków? Tak, te 54,5 miliona to nie osoby, tylko to są dawki szczepionek. Tak, dawki szczepień. Pamiętajmy, że do tej pory tak naprawdę powszechne były 3 dawki szczepionek, 2 trybu podstawowego, trzecie szczepienie przypominające. Mamy też 4 szczepienie dla osób starszych i dla osób z upośledzoną odpornością. Czekamy na decyzję Europejskiej Agencji Leków, ale ta decyzja co do stosowania 4 dawki dla populacji 18+, zapadnie dopiero po zakończeniu badań klinicznych przez koncerny farmaceutyczne. Liczymy, że to się powinno niedługo stać, ale do czasu zakończenia tych badań nie będzie decyzji EMA wskazującej na powszechność stosowania 4 szczepienia. Jeżeli spojrzelibyśmy na szczepienia w Polsce przez pryzmat całej Unii Europejskiej, to rzeczywiście może nie mamy się czym chwalić, bo ta wyszczepialność jest na pewno niższa. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę wyszczepialność rokroczną na grypę, do tej pory na poziomie 3%, w ostatnim sezonie, tym mijającym, ten poziom wyszczepienia podskoczył nam do 6%, między innymi dzięki COVID-owi, to jeżeli weźmiemy chociażby te szczepienia na grypę, to jednak przekroczenie poziomu 50%, balansowanie na granicy 60% wyszczepionego społeczeństwa, to nie jest tak mało. Dzisiaj, kiedy sytuacja uspokoiła się pod kątem zakażeń, pod kątem wzmożonej transmisji, bo musimy brać pod uwagę, że dzisiaj średnio dziennie mamy około 200
przypadków, to zainteresowanie tymi szczepieniami na pewno jest małe. Ono odżyje zapewne jesienią. W kwietniu pojawiła się informacja o tym, że Polska zerwała kontrakt z Pfizerem. Co w tej sprawie wiadomo dziś? To nie jest też do końca tak, że my zerwaliśmy kontrakt. My wskazaliśmy koncernowi Pfizer, ale także Modernie, że nie jesteśmy w stanie realizować tych zamówień i prosimy o niedostarczanie kolejnych partii szczepionek. Zabiegaliśmy jako Polska, zabiegało to premier Mateusz Morawiecki, zabiegało to minister zdrowia Adam Niedzielski, żeby uelastycznić kontrakty. Z jednej strony mamy w granicach 70 milionów jeszcze do zaaprowizowania polskiego rynku w szczepienia przeciw COVID-19. Co ważne, szczepienia jeszcze nie wyprodukowane. Z drugiej strony mamy sytuację, w której ta epidemia, tak jak powiedziałem, stonowała. Mamy ją w tej chwili na niskim poziomie. Logicznym jest zainteresowanie szczepieniami spadło nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. I mamy jeszcze z drugiej strony wojnę na Ukrainie i eksodus społeczeństwa ukraińskiego, ponad 3 miliony osób, które przekroczyły granicę z Polską, którymi to osobami Polska musi się zaopiekować. To nie tylko opieka medyczna, ale opieka socjalna, wszelkiego rodzaju świadczenia. Wskazaliśmy Komisji Europejskiej, koncernom, że z uwagi na te pozycje, które tu wymieniłem, nie jesteśmy w stanie w tym aspekcie, w którym podpisane zostały kontrakty, realizować tych kontraktów, ale my ich nie chcieliśmy zerwać. My chcieliśmy je uelastycznić, rozłożyć dostawy na kilka lat, albo w zamian za szczepionki koncern Pfizer mógłby na przykład nam zaproponować inne medykamenty, bo pamiętajmy, że jest to koncern farmaceutyczny, który aprowizuje polski rynek w różnego rodzaju inne szczepienia. Niestety spotkaliśmy się trochę ze ścianą po drugiej stronie. Teraz toczymy zabiegi na forum państw Unii Europejskiej, w ramach których chcemy poszerzyć tą grupę krajów zainteresowanych uelastycznieniem kontraktów, rozmową o uelastycznieniu kontraktów. W tej chwili dzisiaj minister zdrowia wylatuje do Luksemburga, gdzie między innymi na takim spotkaniu ministrów zdrowia państw Unii Europejskiej będą toczyły się również rozmowy o uelastycznieniu kontraktów szczepionkowych. Jakie mechanizmy Ministerstwo Zdrowia i Polska może wykorzystać do tego, żeby złagodzić tę sytuację? My przede wszystkim rozmawiamy z innymi państwami. Są to często rozmowy bilateralne, ale i minister zdrowia Adam Niedzielski organizował szereg spotkań z ministrami zdrowia państw Unii Europejskiej. Duża część państw wyraża zainteresowanie, ale na razie woli kibicować i się przyglądać, ale są też państwa tutaj z naszego kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Te państwa, którym bliższa jest ta wojna, która się toczy za naszymi granicami, i państwa pokroju Litwy, Rumunii, Węgier, ale to jest także Chorwacja, wyrażają większe zainteresowanie tym, żeby rzeczywiście te kontrakty negocjować. Więc pewną grupę państw mamy tutaj, z którą współpracujemy, i na pewno minister zdrowia jutro podczas spotkania w Luksemburgu będzie rozmawiał na temat uelastycznienia tych kontraktów. Jednocześnie cały czas prowadzimy wymianę korespondencji z koncernem Pfizer. Mamy swoją kancelarię prawną w Brukseli uruchomioną w zakresie pomocy prawnej, więc tutaj na wielu płaszczyznach toczą się działania. Pandemia, ale też sytuacja geopolityczna związana z wojną umnażyła pewne mankamenty polskiej służby zdrowia. Jakie w tej chwili są największe wyzwania, jeśli chodzi o ten obszar? Największym wyzwaniem jest zdrowie Polaków. Tak? Nie do końca chcemy mówić tu o mankamentach systemu ochrony zdrowia. Te mankamenty oczywiście są. One będą jeszcze przez wiele lat, bo nie da się wszystkiego zrobić za pstryknięciem palców. Choć przez ostatnie dwa lata epidemii COVID-19 w Polsce szpitale naprawdę zostały wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Taka aprowizacja, jak się odbyła w ostatnich dwóch latach, niewidziana była w dotychczasowej historii systemu ochrony zdrowia. To, czego nam w systemie ochrony zdrowia brakuje, to ludzie, ale zwiększamy nabory na studia medyczne. W tym roku kończy edukację na uniwersytetach medycznych bardzo liczna, najliczniejsza do tej pory grupa studentów medycyny. Zwiększyliśmy nabory na studia w ostatnich latach o 7 w granicach 7 tysięcy, więc te działania cały czas się odbywają, ale tu nie tyle problemem jest działający system ochrony zdrowia, o ile problemem jest stan zdrowia Polaków i brak chęci do diagnozowania się. My mamy uruchomiony program Profilaktyka 40+. To jest poniekąd konsekwencja COVID-19, ponieważ pamiętajmy, że
COVID-19, jeżeli atakował społeczeństwa, to jeżeli atakował społeczeństwo zdrowe, to zupełnie inna była reakcja. Mniej osób trafiało do szpitala, mniej było też tej czarnej statystyki zgonów, więc my chcemy to zdrowie Polaków odbudować. Niestety zainteresowanie nie jest duże. W tamtym roku uruchomiony program Profilaktyka 40+, na razie 400 tysięcy osób z niego skorzystało, dlatego będziemy w najbliższych dniach ogłaszać przeformułowanie pewne tego programu, a docelowo chcemy go włączyć w poczet medycyny pracy. Rekordowa aprowizacja w sprzęt. Powiedział Pan o tym problemie też dotyczącym kadry, ale czy to jest tak, że tej kadry za mało się kształci, czy lekarze wykwalifikowani wyjeżdżają z Polski? A jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje? Od lat zdecydowanie za mało było miejsc dostępnych na studia. My te miejsca na studiach medycznych systematycznie zwiększamy. Wcale nie ma teraz takiego kłopotu z wyjazdami lekarzy za granicę. To jest, delikatnie mówiąc, mrzonka, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli analizujemy dane, wnioski lekarzy o potwierdzenie ich specjalizacji, o potwierdzenie wykształcenia, co jest potrzebne do wyjazdu za granicę, to liczba tych wniosków systematycznie spada. Brak nam kadry, brak kadry wynika z braków systemowych, niepodejmowanych od lat działań. Te działania staramy się teraz nadrobić, te braki staramy się uzupełniać. Pomocne w tym m.in. jest zatrudnianie lekarzy z zagranicy. Rok temu uruchomiliśmy projekt, w którym lekarze spoza granic Unii Europejskiej mogą podejmować w Polsce pracę na uproszczonych warunkach. Dotychczas ponad 1700 lekarzy tą pracę już w Polsce podjęło. Specjaliści alarmują, że dramatyczna jest sytuacja w dziedzinie psychiatrii, zwłaszcza tej psychiatrii dziecięcej. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia przedstawił program reformy tego obszaru. Jakie to są założenia? I tu chciałbym troszeczkę zaprzeczyć temu, co pani redaktor powiedziała, ponieważ specjaliści nie mówią o dramatycznej sytuacji. My byliśmy na zjeździe psychiatrów. Po raz pierwszy w Polsce odbywa się na ogromną skalę reforma psychiatrii. I to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nakłady na psychiatrię w ciągu ostatnich lat zdecydowanie poszły do góry, ale same nakłady nic nie zrobią. Trzeba zreformować system psychiatrii. I tak jak w przypadku i dorosłych, i dzieci, trzeba odhospitalizować polską psychiatrię. To tylko Polska miała taki standard, w którym większość dzieci czy większość dorosłych z problemem psychicznym trafiało od razu do szpitala, na łóżko szpitalne. Pamiętajmy, że w przypadku dzieci jest to głęboka stygmatyzacja. Po powrocie do szkoły te problemy psychiczne się tylko potęgują. Co my zrobiliśmy? Wprowadziliśmy środowiskowe ośrodki wsparcia psychologicznego, gdzie pracują psychologowie, terapeuci. To jest pierwszy poziom referencyjności. Drugi poziom referencyjności, który wprowadzamy, jeżeli ten pierwszy nie zadziała, nie pomoże pacjentowi małemu, to na drugim poziomie mamy ośrodki dzienne, takie centra wsparcia psychicznego. I trzecim dopiero poziomem są szpitale. My chcemy, żeby na ten trzeci poziom jak najmniej dzieci docierało. Podobnie mamy trochę u dorosłych. Są wprowadzone centra zdrowia psychicznego, a dopiero kolejnym krokiem jest hospitalizacja. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy teraz na obłożenie szpitali, to ono jest, ale na przykład nie są łóżka szpitalne obłożone małymi dziećmi, ponieważ opieka nad tymi dziećmi przeszła na poziom środowiskowej opieki właśnie. Coraz mniej małych dzieci trafia do polskich szpitali. Trafiają jeszcze nastolatkowie, którzy mają problem z tym, żeby do tego środowiskowego centrum pomocy się udać, ale nie jesteśmy w stanie od razu zniwelować wszystkich tych braków, wszystkich tych mankamentów, które od lat w systemie się nawarstwiały. Ale to, co podkreślili psychiatrzy, ta reforma już zadziałała. Coraz mniej dzieci trafia do szpitali, coraz więcej jest zaopiekowanych przez psychologów. Powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękuję także państwu. Kolejne wydanie Studia PAP jutro o tej samej porze.